Siemanko, witajcie na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj recenzja nowego olejku od Kanaba Organics. Olejek CBG 10% surowy. Bardzo ciekawa opcja, myślę, także zaczynajmy. Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Ok, jak możecie zauważyć, o tutaj są dwa olejki. Jeden z nich to olejek, który już myślę dobrze znacie, a jeżeli jeszcze nie, no to zapraszam Was o tutaj. Zobaczycie, jest film, w którym właśnie relacjonowałem Wam to, jak wpływa na mnie olejek CBD plus CBG, 500 mg CBD i 500 mg CBG. No a dzisiaj mamy jakby z tej samej rodziny, bo też z CBG, olejek właśnie 10% surowy i również testuję go już od kilku dni i myślę, że co nieco mogę powiedzieć, porównać nawet te dwa do siebie i powiedzieć po prostu trochę o nim więcej. No więc tak, w tej ręce mam olejek, ten, który już kiedyś sobie tutaj omawialiśmy, czyli CBD plus CBG, po 500 mg każdego z tych kanabinoidów i opisywałem go w tym odcinku, który mówiłem, także zapraszam Was do zobaczenia tego odcinka. Natomiast teraz pokażę Wam nowy olejek. To jest surowy olejek CBG, gdzie ma 1000 mg właśnie CBG zawartego w 10 ml w szklanej buteleczce. O, jest tutaj. Taka buteleczka standardowa, jak każda butelka Kanaba Organics. No i tutaj macie, widzicie, surowy, ciemny olej. Piękny, gorzki, ostry, kto lubi surowe olejki z chlorofilem, daje łapkę i wpisuje komentarz, że lubi takie właśnie olejki. Ja naprawdę bardzo lubię ich działanie i też cieszę się z tego, że w końcu też pojawił się olejek CBG, który również zawiera w sobie chlorofil. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o chlorofilu, to również zrobiłem taki film o tym, dlaczego chlorofil to nasz przyjaciel i dlaczego właśnie olejki, które zawierają chlorofil, są przydatne. I to też możecie zobaczyć sobie o tutaj w tym filmie. To teraz powiem Wam, jaką widzę różnicę pomiędzy tym olejkiem a olejkiem CBD plus CBG. Olejek CBD plus CBG, tak w skrócie mówiąc, działa na mnie w sposób bardzo obniżający ciśnienie. CBG również działa w ten sposób, natomiast co zauważyłem tam na sobie, a czego nie zauważyłem w tym wypadku, to olejek CBG mnie pobudza. Dzisiaj bardzo ciężko mi się wstawało, wstałem o późnej godzinie, też na noc się niestety troszkę najadłem, późno jadłem, przez to się nie wyspałem i byłem bardzo zmęczony rano. Po spacerze z psem przyszedłem, wziąłem sobie właśnie z 3 krople i zaczęło być lepiej. Też poprawiła mi się koncentracja. W ciągu dnia wziąłem sobie drugi raz jeszcze 3 krople i teraz pod wieczór, myślę, znowu sobie wezmę 3 krople. Ja wiem i Wy też to wiecie, bo też mi pisaliście na przykład o olejku CBN, który ostatnio testowałem, to możecie też zobaczyć go tutaj. Olejek CBN ma bardzo mocne działanie, no i w tym wypadku też nie jest inaczej. Wydaje mi się właśnie po moich obserwacjach kilkudniowych, że ten olejek również ma mocne działanie. Nie chciałem z nim dlatego też przesadzać i brać więcej niż 3 krople, bo zazwyczaj 3 do 5 kropli dla mnie to jest takie maksimum, które przyjmę i po którym czuję się dobrze. Wpływa na mnie to w znaczący sposób, natomiast dalej mi to w niczym nie przeszkadza. Na przykład olejek CBN, jak sobie wziąłem za dużo, na przykład właśnie 12 kropel, no to czułem bardzo się senny i musiałem iść spać. Więcej właśnie o tym CBN-ie w tym filmie, którym Wam polecałem. Możecie go również zobaczyć u mnie tutaj na kartach, jak wejdziecie na stronę główną tutaj kanału. No i tak, pobudza mnie CBG, 10% tutaj ten olejek i nadaje mi takiej koncentracji, mi się wydaje. I te 3 krople wystarczają, myślę, w zupełności. Jeżeli chcecie wiedzieć na przykład, jakie ma właściwości CBD plus CBG, to jest to fajnie opisane o w ten sposób na stronie właśnie Kanaba Organics. Na sklepie macie tam właśnie taki rysunek i to pokazuje, jak działa CBD wraz z CBG. Tą pewną synergię, gdzie oddziałują właśnie te dwa kanabinoidy. Możecie sobie tam przeczytać również, jakie właściwości ma CBD,
o których już wiele razy wspominałem po prostu na prawie każdym filmie. Ten olejek CBG, mimo że ma 1000 mg CBG, to również, sobie teraz sobie też odczytam, zawiera CBD 150 mg. Także niby olejek 10%, a zawiera więcej niż 10%, czyli więcej niż 1000 mg kanabinoidów, bo 1000 mg CBG, 150 mg CBD, no oraz też na przykład tutaj jest CBC 50 mg, CBL 3 mg, CBDV 3 mg, CBDA 1 mg i 1 mg CBN, o którym też już dzisiaj wam wspominałem, no i do 100 mg terpenów. To też jest bardzo istotne dla olejku. Olejek od Canaba Organics, jak ten, jak i również inne, ma bardzo duży skład tych kanabinoidów, który możecie znaleźć sobie właśnie zawarty w takiej małej buteleczce. I też więcej, jeżeli chcecie wiedzieć na temat badań na przykład olejku od Canaba Organics, to wszystkie badania macie u nich na stronie canabaorganics.store. W zakładce każdego olejku są podane badania. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to że Wolne Konopie przebadały 23 marki olejków, w tym również właśnie Canaba Organics, i naprawdę świetnie Canaba Organics wypadł w tym, że tak powiem, teście, w tych badaniach. To były badania zrobione przez Wolne Konopie i badano dane olejki w dwóch niezależnych laboratoriach i możecie te wyniki zobaczyć. O tutaj też również zrobiłem o tym film, no i te wyniki macie oczywiście również na stronie Wolnych Konopi. Także dla mnie ten olejek CBG to taki olejek, od którego fajnie, dobrze jest rozpocząć dzień. Na wieczór ja używam wtedy częściej olejków, które zawierają więcej miligramów CBD i tak to sobie jakoś łączę. Jeżeli jesteście zainteresowani też tym olejkiem bardziej na przykład i chcecie go sobie zakupić, przetestować, no to oczywiście możecie go zakupić na stronie właśnie canabaorganics.store. Ten olejek możesz mieć w cenie 95 zł w takim oto aluminiowym opakowaniu, gdzie jak tym podrzucasz, to nic się z tym nie dzieje. Możesz kupić też taki olejek bez tego opakowania, samą buteleczkę z olejkiem za 90 zł, albo w zestawie takie dwie butelki za 170 zł. Także nie musisz kupować aluminium, zero waste. A z kodem Konopny Łeb oczywiście możesz mieć produkty od Canaba Organics 5% taniej. Kod zniżkowy Konopny Łeb łączy się również z innymi promocjami, także zawsze możesz z niego skorzystać. Na stronie Konopny Łeb znajdziesz również inne kody rabatowe do innych firm, także w zakładce kody rabatowe możesz to wszystko znaleźć. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś i jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię również do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo odcinki pojawiają się tutaj dosyć często. Pojawiały się do tej pory już od poniedziałku do czwartku, teraz trochę to zmieniam, też sobie sprawdzam, ale nadal te odcinki pojawiają się często, mniej więcej gdzieś tak 3-4 odcinki w ciągu tygodnia tutaj na kanał wrzucam. Także jeżeli masz jakieś pytania, to jest duże prawdopodobieństwo, że odpowiedzi na twoje pytanie znajdziesz tutaj na kanale już teraz. A jeżeli masz jakieś pytanie, którego jeszcze nie było, albo po prostu nie możesz znaleźć odpowiedzi, to zachęcam do napisania tutaj w komentarzu, z przyjemnością ci na nie odpowiem. To było wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja sobie jeszcze na koniec zakroplę, żeby pamiętać też wieczorem. Tak, 3 kropelki. O, 3-4 krople wziąłem. I co? Do zobaczenia. Bless.